Cześć, dobry wieczór, dzień dobry. W zależności od tego, kto o jakiej porze dnia to ogląda, bo wiem, że niektórzy są teraz w szkołach, niektórzy są teraz na przykład w pracy. W każdym bądź razie przedstawiam wam tą modyfikację do American Truck Simulator. Ja już nie będę wam pierdzielił, włączę sobie, żeby się wietrze pompowało do układu. A teraz wam pokażę, jak ona dokładnie, co ma w sobie i jak ją robiło.
obejrzeliście już, to teraz zapraszam was na krótki filmik o naczepie z jakiej modyfikacji, jak ta modyfikacja naczepy wygląda. Bardzo dobra. Dobra. Jak widzicie, ja już się załadowałem. Zostałem tak tutaj z boku, bo czekam na papiery. Kurde, no poszedł gdzieś gościu, zabrał tę CMR-kę i poszedł już. Fiunk! No nie? Fiunk! Fiunk! No, fiunk! No. No i nie ma go. Dobra. Ale pewnie żeście obejrzeli już i jeśli ktoś wytrzymał do tego momentu, to teraz wam pokażę tą taką króciutką traskę z tej ciężarówki. No co ja tu będę wam dalej rozpowiem się jak będę jechał. Dobra, zapalę ją, bo baterie zaraz siądą. Na lampkach stoi cały czas. Ach, piękna ona jest. Mnie się bardzo podoba. Szczególnie jak weźmy się jeszcze o awaryjnie. Ach, przeszedłem samego siebie. Dobra, bo zaraz popadnę w samozachwyt. Jak to ja? Czy ja mam szybę gdzieś otwartą? O, patrzcie, nawet. Zapomniałem o tej kamerze, że tak jeszcze można jeździć. Przerąbane z taką kamerą. Ale to by mogli zlikwidować. Naprawdę. Trochę taka niedorobiona jest ta modyfikacja, ale powiem wam, że jest warta. Tym bardziej, że to jest za darmo. Z Steam Workshopa. A istnieje od początku American Truck Simulator. Nie wiem, co by musiało się stać, żeby ta modyfikacja musiała zniknąć z internetu, no nie? Bo była na początku na przeglądarce, a teraz jest, no... Ojejku, zgasiłem. Na Steam Workshopie. Chyba idzie. A, mam szybę otwartą. Dobra. To co, pojechali, co? Zamknijmy tą szybę, żeby nam tutaj nie wiało. No, dobra, poczekajcie, wyjadę z miasta i zacznę się rozpowiadać. Nawet i na światłach jak będę stał, to powiem wam, bo muszę się skupić po prostu na zmianie biegu, bo jadę na klawiaturze. Jakoś nie chciałem podłączać kierownicy, no bo jakoś niewygodnie mi później by było. No to tak na chwilę to się nie opłaca, nie będę później grał, tylko wezmę się od razu za robotę, bo muszę przygotować parę rzeczy do... O, ja mam nawet nie ten bieg. Muszę parę rzeczy poprawić do live'a, wy to pewnie i tak tego nie zauważycie. Tej zmiany, różnicy. No. Ale muszę po prostu popracować graficznie. I to mi też zajmie dzisiaj pewnie cały dzień. Znając życie. A mamy godzinę 10. Tak, poranny ptaszek we mnie. Nie no kurczę, powiem wam, że już 2 godziny siedzę i nagrywam ten materiał dla was. No. Takie duperele wychodziły zawsze, że muszę teraz hamować. A dlaczego zmodyfikacja? Pewnie niektórzy zastanawiają się, dlaczego modyfikacja, teraz się wkurzyłem, tak wiem. Dlaczego modyfikacja do Amerykana? A no właśnie, dlaczego do Amerykana, a nie na przykład do ETS-a, albo Farminga, lub jeszcze innej symulacyjnej gry. Dobra, dzięki. Nie wiem, czy ją słychać, ale pewnie słychać, bo to mechanik tą klawiaturę strasznie. Dobra, mniejsza o większość. Już się rozwodzę, dlaczego do ATS-a. Ano dlatego, że na polskim YouTubie, z tego co tak zacząłem obserwować, to nie ma takich, nie ma w ogóle, nikt nie pokazuje modyfikacji do Amerykana. Wiem, że Amerykan jest, ma strasznie małą popularność, ale po prostu uznałem, że jak ktoś zacznie, to może zacznie się tego więcej pojawiać. Ktoś weźmie się za tego Amerykana,
rozpowszechnij to, bo naprawdę ta gra jest warta uwagi. Och kurde, moment. Bo tutaj skręcam, tutaj gadam i tak się nie wiem, na czym mam skupić. Jak to ja. Zawsze rozproszony i zawsze głowa w chmurach. Ach. Dobra, nieważne. Wracając do wypowiedzi, to po prostu uznałem, że jak ktoś pokaże tym ludziom, że naprawdę ta gra jest warta tej świeczki, tym bardziej za tą cenę, jaką ona jest obecnie, to naprawdę, naprawdę, naprawdę można się przyzwyczaić do tego, że są te nudne prerie i ten, ale chodzi o sam fakt, jeśli ktoś jest fanatykiem ciężarówek, to naprawdę musi w ten tytuł zagrać. Mimo tego, że większość ludzi neguje to za to, że tutaj mało graczy na multiplayerze, modyfikacji nie ma do podstawek. Matko Święta, dlaczego tak zaczęło ciąć? Pewnie dlatego, że wyjeżdżałem z miasta. Dobra, mniejsza o większość. Moment, bo biegi już pogubiłem. No teraz to nie będziecie mnie słyszeli. No i po prostu pokaz na zagranicznym YouTubie widziałem już takie taką właśnie nawet modyfikację tego Peterbilta 379. Ale uznałem, że jednak po polsku jak ktoś nagra, to może ktoś się skusi, ktoś się zobaczy go i będzie strzał pału, hurra, no nie? O, znowu, on ma strasznie na klawiaturze strasznie słaby promień skrętu. Mimo tego, że on naprawdę jest... Ej, przycisk nie ten. Że on jest długi. To jest, w sumie to nie jest jeszcze jego maksymalna długość, bo może być naprawdę, naprawdę bardzo długi. Co jest? Ach, zjazdem muszę przejechać. No hurra. Dobra, przejedziemy sobie zjazdem. O. I powiem wam, że jeśli chodzi o dźwięki, to ta ciężarówka jest, może mimo tego, że teraz jest silnik z modyfikacji, to w 1.37 była naprawdę, te dźwięki były tak dopracowane, że... Chwila. No jedziesz. Kurde. Powiem wam, że zaschło mi aż w gardle, muszę się kawę napić. No i jeszcze bieg zmienić. Dobra, bardzo dobra. Kawa z mlekiem. O poranku zawsze bardzo bomba. No. To te dźwięki, to wszystko było tak odwzorowane, że powiem wam, że mogłem grać w Amerykana godzinami, godzinami, dniami i tygodniami. ETS-a mogłem w ogóle nie tykać, bo nie oszukujmy się, tam nie ma nic tak, jeśli chodzi o dźwięk, to jest spieprz. No, nie będę kończył, żeby, bo nie wiem kto w jakim wieku ogląda. Po prostu no, nie podoba mi się, jestem za tym, żeby poprawili to strasznie, szczególnie teraz, jak oni to pierdzieli przy tym F-modzie. No, ludzie, proszę was, DAF już nie jest DAF-em. Ja jakoś przypominał wtedy przy 1.36, jak nie było F-moda, przypominał ten swój dźwięk, a teraz to jest po prostu jak nie ta ciężarówka. A tutaj powiem wam, że nie odczułem tego w Amerykanie, że dodali tego F-moda. Po prostu nie potrafię odczuć tego. Albo ja jestem po prostu tak przyzwyczajony do tych dźwięków tutaj w Amerykanie, do tego silnika. Do tych silników z modyfikacji, nie silnika gry, tylko silników z modyfikacji, bo używam obecnie modyfikacji. Bo podstawowy silnik do Peterbilta i ten sam Peterbilt, to powiem wam, że ręce opadają mi. Ręce opadają, dlatego nie gram na multiplayerze. Po prostu ręce opadają, no. Wolę single playera ATS-a,
ze względu właśnie na to, że przepraszam was, nawet choćby i za to, że czuję się, jakbym był w realu, jakbym prowadził naprawdę tą ciężarówkę, że tym bardziej, że jak ja bym podłączył tą kierownicę i SKRS, ten całą dźwignię, ten drążek do zmiany biegów, to naprawdę powiem wam, że chce mi się w tą grę grać. Aż chce się po prostu zagrać w ten tytuł i poprowadzić tego kolosa całego z 18-biegową skrzynią biegów. Powiem wam, że niektórzy myślą, że to o matko, 18-biegowa skrzynia biegów, już przy 13, że to jest dużo roboty. Ale powiem wam, że przy 18, jeśli ktoś dobrze zna tą modyfikację, tą ciężarówkę, w sumie to każdy scenariusz ciężarówek jest taki sam, więc 1500, dobrze mówię tutaj? Tak, 1000, nie, przepraszam, 10 tysięcy, 15 tysięcy obrotów silnika i macie, możecie bez sprzęgła nawet wbijać te biegi. A jak gra ktoś już na sekwencyjnej skrzyni biegów, tak jak ja teraz, bo jadę na klawiaturze, to naprawdę zabawa jest przednia, szczególnie jak się jeszcze kierownicę podłącza. To wycie silnika, przynajmniej tak jak dla mnie, to ja wolę posłuchać tego, jak on wyje. O, tutaj mamy rozładunek, to super. Wolę posłuchać tego wycia silnika, tych wszystkich komponentów silnika, niż na przykład oglądać... Moment. Niż oglądać, jak ta ciężarówka sobie wygląda i po pewnym czasie znudzi mi się i zmieniać ją. Poczekajcie, bo muszę się skupić na tym, żeby wycofać tutaj, a nie na... żeby to za pierwszym razem podejść, ugryźć. I tak będę pewnie poprawkę robił, już widzę. Muszę się zamknąć na chwilę. Och, i dupa. Za mocno ją przeciągnąłem. Och, będę teraz się w drugą stronę. Dobra. Może teraz wyjdzie. Na klawiaturze dawno nie cofałem po prostu. Za bardzo. Ten promień skrętu w tej ciężarówce to jest, na klawiaturze przynajmniej, to jest porażka. Dobra, zaparkowałem sobie. Zgaszę go, żeby nie marnować paliwa. I kończąc wypowiedź... Chwila, moment. Na czym ja skończyłem? już wiem. Na tym, że nie... Dla mnie jest po prostu obojętne, jak wygląda ta ciężarówka. Przynajmniej w Amerykanie, bo w ATS-ie, no to tak, z tego co zauważyłem, to większość ludzi, szczególnie na multiplayerze, to jest po prostu choinką jeździ i tyle. Szkoda gadać. A tutaj, nawet jak napierdzielicie tego chromu, tego wszystkiego, to te charakterystyka tej ciężarówki z tym dźwiękiem, to naprawdę, naprawdę powiadam wam, że... No, nie da się uciec od tego tytułu. Ta gra jest taka... przypominająca realizm, na tyle dopracowana, że naprawdę powtórzę się już po raz kolejny, dzięki modyfikacjom chce mi się w ten tytuł grać. Dlatego ciągle u mnie na kanale jest American Truck, bo z ETS-a po tylu latach, od 2012 mamy do roku 2020, czyli 8 lat
to naprawdę dajcie spokój, ale ta gra już się może znudzić. Mimo tych aktualizacji, mimo tych DLC-ków, tak jak ja posiadam, widzieliście już na live'ach, to naprawdę ta gra się może już znudzić. Uwierzcie mi, mimo tego przeszukania całego internetu, to znajdą się ile może z... Na palcach jednej ręki mógłbym wam policzyć, ile modyfikacji znajdzie się takich, których, jeśli chodzi o ciężarówki, których naprawdę można użyć i fajnie by się prezentowały. Do ATS-a? Proszę bardzo. Pierwsza automodyfikacja. Zaraz mam jeszcze kolejną, mimo tego, że ona tamta jest akurat płatna. Ale powiem wam, że warta świeczki. Dajcie... Nie powiem wam ile. Zostawię wam, jeśli będzie dużo... Będziecie chcieli, będzie duża aktywność na tym odcinku, to pokażę wam tą modyfikację z od strony technicznej, co ja bym akurat dodał, powiem wam, co bym zmienił, bo tutaj w tej akurat nic więcej, nic ująć, nic dodać, nic ująć. Moment, jeszcze się napiję kawy i będziemy kończyć. Tak więc no, kończąc ten wywód cały, nie wiem czy to was zaciekawi, jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to naprawdę link będziecie mieli w opisie. Zapraszam was do pobrania tej modyfikacji, jeśli ktoś gra na tym, na niskich ustawieniach, to ta modyfikacja jest, też da się ją przystosować, jeśli chodzi o ten, graficznie. Może ci nie dawać tyle lampek, bo akurat mój komputer jest mocny i ciągnie tą grę i nawet nagrywanie ciągnie. Bo uwierzcie mi, jak miałem laptopa, to go zajeździłem. Dosłownie zajeździłem go tą modyfikacją. Ale ja jeździłem na ultra. Tak samo jak teraz mam ustawioną na ultra. Dobra. Kończę to, bo ja mógłbym tak pierdzielić o tej modyfikacji, pierdzielić, ale zanudzę was, po prostu zanudzę. No. Już pewnie i tak niektórzy przewinęli tę jazdę, tylko chcieli obejrzeć modyfikację i se poszli. Dobra. Tak więc dzięki wam za oglądanie. Dzięki za to, że jesteście. Live nie wiem kiedy będzie. Nie będę wam dawał teraz tego informacji, bo dzisiaj pewnie złożę ten odcinek i go wsadzę od razu na YouTube'a, jak mi się uda. No. Także jeszcze raz dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się, no i cześć.